Laudetur Jezus Chrystus. Często ostatnio mówi się wszędzie, w mediach, wśród ludzi, ach, będzie trzecia wojna. Więc ja się zajmę scenariuszami trzeciej wojny, ale z katolickiego punktu widzenia, czyli zupełnie innego niż wszystkie media oficjalne. Mówię świadomie wszystkie, bo nie ma w Polsce mediów, które by poruszały ważne tematy z katolickiego punktu widzenia. Zastanówmy się najpierw, kto i kiedy planował pierwszą wojnę, drugą wojnę i trzecią wojnę i po co, prawda? Więc pierwszą i drugą wojnę zaproponowali już Comenius, to jest taki święty Unii Europejskiej i jeśli się jemu odda hołdy, to w nauce można dostać jakieś granty od tych masonów z Unii Europejskiej. A Comenius to jest chyba XVII wiek. Też Andreas Rosenkreuz, czy Rosenkranz, nie pamiętam, ale to się różnie wymawia, który stworzył różokrzyżowców i o tych wojnach, które miały zniszczyć państwa, królestwa czy cesarstwa chrześcijańskie, pisał również i planował Weishaupt. To był taki Żyd niemiecki, który zrobił Illuminae de Bavière, czyli Iluminatów z Bawarii, który żył pod koniec XVIII wieku. Więc te wojny były właśnie niszczące państwa katolickie i chrześcijańskie, były zaplanowane o wiele, wiele wcześniej i to można znaleźć w literaturze bez problemu. W XIX wieku był Stanisław Gajta, wielki mag, we Francji chyba żył, masonerii tej najtajniejszej, Dalwejdre, który pisał też te same rzeczy, tylko rozwijał szczegółowo, jak to powinna wyglądać ogólnoświatowa religia, na czele której będzie stał taki ogólnoświatowy papież wszystkich religii. I w tą stronę, w kierunku takiego wierzeń synkretycznych, prowadzą nas sataniści, masoni i również będący wewnątrz, którzy wdarli się do wnętrza Kościoła katolickiego, sataniści i masoni, o których bardzo precyzyjnie pisał w paru książkach, między innymi Balach i Barki. O takich sektach satanistycznych, między innymi, mogą Państwo poczytać w książce Balach i Martina, Windswept House, czyli Dom Smagany Wiatrem. Jest wydana po polsku przez Antyk. Radzę, kto nie zna, kupić. Tam opisana jest dokładnie poświęcenie w 1962 Capella Paolina, to znaczy kaplicy świętego Pawła wewnątrz Watykanu, Lucyperowi, szatanowi. To dzieje się równolegle z jakąś czarną mszą w Stanach, a o tej czarnej mszy w Stanach i o tej sieci satanistycznej w Stanach w archiwach prokuratury USA są dane i są 150 tysięcy zdjęć, które sataniści wykonywali, są w tych archiwach prokuratury amerykańskiej. To są wszystko fakty. Otóż to wszystko miało na zadanie stworzenie kościoła synkretycznego. Właśnie takiego kościoła, gdzie jednocześnie jest krzyż, półksiężyc, co tam jeszcze, różokrzyżowcy diabelstwa i tak dalej. Natomiast inna strona, to była strona duchowa, inna strona tej wojny, która nadciąga, jest strona finansowa.
jak wielu odważnych i światłych ekonomistów przekonuje od ćwierć wieku, ilość tak zwanego pieniądza wymyślonego, sztucznego, czyli ilość ale realnych naszych zobowiązań wobec wielkich banków, czyli wobec banksterów, rośnie eksponencjalnie. To znaczy ciągle podwaja się w ciągu kilku lat. I to, że ta ilość tego pieniądza wydumanego, które realnie jednak jesteśmy winni banksterom, tak strasznie rośnie, musi doprowadzić do dwóch rzeczy. Albo wszyscy będziemy zmuszeni do oddania wszystkiego naszego dobra i nas samych i zostania niewolnikami tych banksterów, co już w wielu krajach się realnie stało, albo oni będą musieli, jeśli wpadną na taki pomysł, doprowadzić do takiego zwarcia, że wszelkie te miliardy, miliardów, miliardów tych wydumanych pieniędzy, to wszystko się zawali i nagle zostaniemy wszyscy bez jakichkolwiek pieniędzy, no chyba, że ktoś tam trzyma sobie jakąś jedną czy dwie złote monetki, czy parę monet srebrnych. I wtedy na przykład za obrączkę można będzie przehandlować tą obrączkę za jeden czy dwa bochenki chleba. To wszystko są nie to perspektywa, to są plany tych złych ludzi, którzy mają potęgę finansową. Mówię o tym ze śmiechem, jak Państwo widzą, bo z punktu widzenia dziecka Bożego, z punktu widzenia wierzącego, to są wszystko plany, które dotyczą spraw zewnętrznych i które można traktować jako karę Bożą za nasze grzechy. Teraz zastanówmy się jeszcze w tej trzeciej wojnie, o której mówię, jacy mogą być przeciwnicy, antagoniści. Mówią nam, że na przykład zderzenie między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Ktoś tam wymyślił, że doradcy Trumpa to są agentami Putina na przykład. To wszystko są brednie. Inna możliwość, którą widzimy, to jest zderzenie między islamem, czyli tym państwem terroru ISIS, a w cudzysłowie demokracją. Proszę Państwa, ci, którzy patrzą na przykład na Unię Europejską, wiedzą, widzą, że jak tam jakiś pijany Junckers, czy jakiś inny, zapomniałem, Hofstadter, Webstadter, czy Verhoeyser, nieważne, to są ludzie nie wybrani demokratycznie. To są jacyś oszuści, pijacy zresztą, widzieli Państwo, jak ten chyba Juncker po pijanemu się zatacza i wali w łeb różnych ludzi. No to się dzieje naprawdę. To znaczy, u nas przecież był też taki pijaczek Stolzmann, jak on tam się nazywał formalnie. Prezydent Kwaśniewski chyba, który właził po pijaku do bagażnika samochodu. To jest ta sama klasa ludzi. To znaczy, to są ludzie, którzy zostali postawieni w takim miejscu, gdzie w przypadku tego Junckera i innych Junckersa rządzą niby Unią Europejską, ale to są marionetki, które są pociągane za sznurki przez loże i to przez dwa gatunki. Było przeanalizowane dwa gatunki lóż. Jedna to jest ta, która tak trzęsie światem od strony zupełnie laickie, to są loże zwane Francuzami, a drugie to są loże szkockie, przepraszam, typu dawnego i uznanego, cokolwiek by to znaczyło, ale one pociągają za sznurki tych pijanych marionetek. Więc czy można to nazwać demokracją? Jeśli chcecie, to sobie nazywajcie ten szatański bałagan demokracją, ale to nie ma nic wspólnego z demokracją w sensie rządów ludu. Inni mówią, ach, przecież to jest BRIC, czyli Brazylia, Rosja, Iran chyba i Chiny, przeciwko zderzeniu z Unią Europejską i z Ameryką. To jest bzdura, bo ogromną część
ekonomii Rosji i chyba jeszcze większą część ekonomii Chin zarządzają ci banksterzy z banków zachodnich. Więc próby napuszczenia ich na siebie to jest tak jakby napuszczać Rothschilda na tam jakiegoś podobnego. Jest to bzdura. Natomiast czy przyszłe wojny, to będą, ta przyszła wojna będzie wojną o energię, ropa, gaz. W poprzedniej książce, która się nazywała O energetyce dla użytkownika i sceptyka chyba, pisałem na początku rozdział o tym, że jak wyglądają wojny o energię i tam pisaliśmy o Afganistanie od 100 czy 150 lat, o tych terenach roponośnych, które są w Iraku czy w Kuwejcie. Otóż to wszystko, tam na końcu książki zresztą jest puenta dotycząca tego, że Pan Bóg nam daje 10 tysięcy razy więcej energii ze Słońca, to wszystko to jest pozór. Czyli wojny o energię też są pozorem. I teraz jest moja puenta, której się nauczyłem na prawdziwych rekolekcjach ignacjańskich świętego Inigo, które naprawdę trwać powinny 4 tygodnie. Nam to zmniejszono do, w bractwie świętego Piusa X, już do 1 tygodnia. Ale puenta jest taka, że naprawdę istnieją tylko 2 sztandary. Jest sztandar Boga w Trójcy Jedynego, Pana Jezusa, pod którym my wszyscy powinni się gromadzić. I jest sztandar jego przeciwnika, szatana, pod którym się gromadzą najróżniejsi demokraci, masoni, sataniści, banksterzy i ich żołnierze. Kłamcy z telewizji, jakiejkolwiek telewizji, wszyscy, którzy kłamią w telewizji, popełniają grzech śmiertelny. Czyli tym samym stoją również pod sztandarem szatana. Wszystko jedno, czy to jest telewizja kury, czy telewizja, no już nie powiem, no powiem jednak, przepraszam, czy telewizja Trwam, która puszcza ostatnio jakieś filmiki czysto starotestamentowo-izraelskie. Wszyscy, którzy kłamią w stosunku do prawdy, jaką jest Jezus Chrystus, są pod sztandarem szatana. Więc my w trzeciej wojnie, jeśli jakakolwiek wybuchnie, musimy wybierać w sposób najprostszy między 2 najprostszymi alternatywami. To znaczy, czy jestem po stronie prawdy, czyli Boga w Trójcy Jedynego, czy jestem po stronie kłamstwa, pieniędzy, czego tam jeszcze, sławy jakiejś, możliwości działania w telewizji, czyli czy jestem po stronie szatana. Jeśli sobie zdamy sprawę z tego, że każdy z nas może przy pomocy różańca świętego być po stronie zwycięskiej, ja mówię to po stronie zwycięskiej tylko po to, żeby zachęcić do tej walki, bo zapewniam Państwa, że stroną zwycięską będzie Bóg w Trójcy Jedyny, a dla nas w Polsce powinniśmy iść do Niego pod wodzą hetmanki Matki Bożej. I że w takim razie, niezależnie od tego, jakie oni mają dywizje, jakie oni mają kłamstwa, i niezależnie od tego, że trzymają wszystkie media, czy to w Polsce, czy w Europie, czy w Rosji, czy w Stanach, wszystko jedno, pewnie i do Eskimosów docierają, to i tak strona Chrystusowa zwycięży. Z Panem Bogiem.